Potrzeby powstają m.in. ze względu na chęć odnalezienia się lub przynależenia do danego środowiska. Współcześnie zauważalne jest tworzenie się grup społecznych wokół danego produktu. Chęć przynależności do danej grupy i wynikające stąd poczucie bezpieczeństwa wpływa na tworzenie się grup społecznych. Grupa społeczna skupia się wokół następujących czynników. Idea, która może zostać zastąpiona marką, lecz za marką często kryje się pewna idea. Komunizm realizuje pewne idee. Kapitalizm nie dość, że realizuje idee, to merkantylizuje pewne idee kryjące się za daną marką, na przykład ekologii, wzór męskości, niezależności. Zdaje się, że każdą ideę da się sprzedać, bowiem zawsze znajdą się sympatycy danej idei. Wskazuje na to m.in. różnorodność danych poglądów politycznych i światopoglądowych. Mamy różne poglądy, lecz kupujemy w tych samych sklepach, tych samych właścicieli, którzy umożliwiają nam wyrażenie tych poglądów. Niejednokrotnie w różnych sklepach tych samych właścicieli. Czy współcześnie da się ubrać tylko ze względów estetycznych, nie wyrażając przy tym pewnej idei? Poglądy estetyczne to nie to samo, co poglądy polityczne, społeczne. Lecz zdaje się, że każdy system społeczno-polityczny miał właściwe dla siebie tendencje estetyczne. Tak jakby nurt w sztuce był wyrazem poglądów politycznych.